Jak wygląda praca adwokata? Między innymi tak, że jestem po operacji wzroku, mam dwutygodniowy zakaz opuszczania domu, leżenia w łóżku i dbania o siebie. Tymczasem dzień po muszę iść do sądu, ponieważ sąd nie odroczył mi rozprawy, że jest to dla mnie bardzo ważna sprawa i nie wyobrażam sobie, aby na niej był ktokolwiek inny, ponieważ ją od bardzo wielu, wielu miesięcy prowadzę. W związku z powyższym czekam na taksóweczkę. Jadę do sądu w okularach przeciwsłonecznych, żeby się mnie nikt nie wystraszył. Trzymajcie mocno kciuki za sukces w sądzie i żeby moja wycieczka dzisiaj była warta zachodu.